Wezwanie straż dostała w sobotę tuż po 9 rano. Kilkudziesięciu strażaków robiło co mogło, ale opanowanie ognia nie było łatwe. Na szczęście nikomu z gości i personelu nic się nie stało. Wszyscy sprawnie opuścili płonący budynek. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Gościniec położony kilka kilometrów od Suwałk pokryty był gontem. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Akcję ratowniczą utrudniał również wiatr. Ogień zajął najpierw dach restauracji, ale dość szybko rozprzestrzenił się na drugie skrzydło budynku. Po stłumieniu pożaru nad cieszącym się uznaniem gości hotelem i restauracją smutno sterczą kikuty więźby dachowej. Zniszczona jest elewacja, przestało istnieć poddasze. Ogrom strat jest porażający. Szacuje się je na około 2 miliony złotych. Właściciele kompleksu w odpowiedzi na liczne oferty pomocy poinformowali, że nie potrzebują wsparcia finansowego. Jednak z otwartymi rękami przyjmą pomoc w uprzątnięciu pogorzeliska. Na Facebooku w informacji o zaplanowanym na 5 października wydarzeniu piszą: potrzebna jest pomoc na zasadzie podnieś, wynieś, wyrzuć. Spalone i zawalone elewacje, resztki dachu i wiele innych zniszczonych rzeczy nadaje się wyłącznie do utylizacji. Każda para rąk i pomoc jest na wagę złota. Nie oczekujemy wsparcia finansowego, ale duchowego i fizycznego na miejscu. Mimo bardzo trudnej sytuacji właściciele pamiętają również o swoich klientach. Na profilowej stronie proszą o kontakt tych, wobec których mają zobowiązania. Sami nie mogą się skontaktować, ponieważ utracili dostęp do pozostawionych przez klientów informacji. Jak deklarują, dołożą starań, by nie zawieść swoich klientów.